Witajcie, ziemianie. Kolejny odcinek małego modularza. A jakże kolejny moduł? Tym razem na tapecie mamy kolejny moduł perkusyjny firmy Hex Inverter. Mutant Rimshot wydaje się bardzo skromnym modułem. To jest klasyczny instrument perkusyjny, syntetyczny rimshot, czyli krawędź werbla. Wydawałoby się, że nie jest to nic spektakularnego. Od bardzo prosty moduł perkusyjny, ale jak przed chwilą słyszeliście, z tego małego, skromnego modułu można wydobyć naprawdę niewiarygodną ilość różnych brzmień. Rimshot jest inspirowany klasycznym brzmieniem maszyny perkusyjnej Roland TR-909, ale jak to bywa w przypadku firmy Hex Inverter, ten klasyczny instrument był jedynie punktem wyjścia. I Mutant Rimshot zdecydowanie rozbudowuje funkcję sekcji rimshotu w Rolandzie TR-909, oferując znacznie, znacznie więcej ciekawych możliwości. Zacznijmy od tego, że nie jest to tylko rimshot, ale może on też pełnić funkcję klawy, czyli takiego wysokiego, metalicznego dźwięku. Oprócz tego, że mamy tutaj źródło dźwięku składające się z trzech wewnętrznych oscylatorów, mamy też wbudowany filtr, prostą sekcję modulacji i możliwość kierowania na moduł dźwięków zewnętrznych. Ale przyjrzyjmy się panelowi, idąc od góry. Filtr, odcięcie, rezonans. Poniżej wysokość dźwięku. Jak słychać, wykracza zdecydowanie poza zwykły rimshot, może pełnić funkcję tomów, stopy, werbla i właściwie dowolnego instrumentu perkusyjnego przy odrobinie kreatywności. Tutaj modulacja VCA, czyli mówiąc prościej, wybrzmiewanie instrumentu. Ta modulacja może być również stosowana w odniesieniu do cięcia filtra. Więcej modulacji. Mniej modulacji. Poniżej pokrętło drive, które pozwala nam na przesterowanie sygnału. I dwa przełączniki. Pierwszy przełącznik służy do wyboru instrumentu. Do wyboru mamy wysoki rimshot, klawę. Jak słychać, odwrócona modulacja, parametr odcięcia filtra, albo niski rimshot, czyli taki najbardziej klasyczny. Poniżej wejście trigger, tu podłączamy źródło wyzwalania, wszystko powyżej 1 V działa. Po środku modulacja zewnętrzna wysokości dźwięku pitch, modulacja zewnętrzna odcięcia filtra. Gniazdo akcentu, którego nie trzeba tłumaczyć, ale wytłumaczę. Za każdym razem, kiedy tutaj dostaje się trigger, sygnał zostaje wzmacniany, więc możemy z pomocą tego wejścia konstruować bardziej dynamiczne patterny. Zewnętrzne wejście, to jest ciekawe, ponieważ pozwala nam na miksowanie sygnału zewnętrznego. I tu ważna uwaga, ten sygnał jest przetwarzany przez filtr rimshota, ale nie podlega przetwarzaniu przez pokrętło drive. Czyli pokrętło drive
decyduje o głośności sygnału rimshota i tym pokrętłem możemy ustalać stosunek głośności sygnału wewnętrznego do sygnału zewnętrznego. Tutaj sprawdza się doskonale na przykład szum biały albo szum różowy, pozwalając nam na uzyskanie bardziej akustycznych, bardziej naturalnych brzmień. Na przykład w ten sposób. Proszę bardzo. Tak. I to właściwie jest cała filozofia działania tego modułu. Jest prosty jak czajnik, ale pozwala naprawdę na osiągnięcie setek różnych brzmień. Ciekawym rozwiązaniem jest na przykład wykorzystanie tego modułu jako bardzo surowego oscylatora. Zamiast triggerować to z poziomu sekwensera, tak jak robię to teraz, możemy zaaplikować do źródła trigger zewnętrzne LFO, które odpalimy w bardzo szybkim trybie. Podłączyłem w tej chwili Batumi. O! To jest Batumi, bardzo szybkie Batumi. Kwadratowa fala. Jak słychać, dzieją tu się dziwne rzeczy. Możemy próbować zmienić instrumenty, na przykład na klaw, by osiągnąć inną charakterystykę. Zmiana filtra na bandpass. I wystarczy teraz zapiąć jakieś VCA za tym, żeby mieć do dyspozycji bardzo surowy, nietypowy oscylator. Oczywiście możemy kontrolować wysokość dźwięku tego oscylatora, natomiast on tak naprawdę ma zakres 2 oktaw, więc raczej Chopina na tym nie zagracie. Ale do prostych, dziwnych aplikacji, do dronów czy prostych brzmień to zdecydowanie wystarczy. Posłuchajmy teraz, jak moduł zachowa się, gdy podłączymy do niego więcej źródeł modulacji. Na przykład do gniazda akcent podłączamy sekwenser. W tym momencie jest to akurat Triggerman. Jak słychać, ta sekwencja od razu staje się bardziej dynamiczna. Do gniazda pitch podłączamy sekwenser Seek. Proszę bardzo. I do gniazda odcięcia, czyli cutoff, podłączamy knob recorder, czyli to jest automatyka ręczna, zapętlona firmy Flame. Z jednego modułu bardzo dynamiczna, bardzo zróżnicowana sekwencja. Nic, tylko nagrywać. Nie ma co więcej gadać. Jeśli szukacie taniego, wszechstronnego modułu perkusyjnego, który dopełniłby obecną kolekcję modułów perkusyjnych, jeżeli macie już na przykład stopę i werbę, tak jak ja, i hi-hat, to Rimshot wydaje się kolejnym logicznym krokiem w dobrą stronę. Tym bardziej, że jakość wykonania jest doskonała jak zwykle. I naprawdę kręci się miło tym modułem. I brzmi jak złoto. Do następnego. Pozdrawiam.